Witajcie kochani, dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, a mianowicie będzie odcinek ukulele z Chin za 15 zł, między innymi. Generalnie to już mam dwie ukulele do rozpakowania od dłuższego czasu i czekam na trzecie, ostatnie ukulele, ale coś nie przychodzi. Chciałam się jednak podzielić ten filmik na dwie części, ponieważ chciałam odpakować wszystko na jednym odcinku, ale jednak nie chcę czekać, bo nie wiem, co może być w środku, czy to nie będzie uszkodzone i w razie czego, żebym mogła to zreklamować. Także przejdźmy do rzeczy. Pakujmy to może w takiej kolejności, jak przyszło pierwsze. Czyli pierwsze przyszło to ukulele. Za to ukulele dałam bodajże około 60 zł. Rozpakować w końcu, bo już czekam od bodajże, nie wiem, chyba 26 października. Jest już prawie do pudełka. Wydobyłam ukulele. Jest tu też kostka do gry. Taka czarna, duża. Jeśli chodzi o moje ukulele, to wymieniłam ostatnio struny i nie jestem w stanie na nim grać. Strasznie się rozstrajałam, po prostu dostaję przez nie szału. Więc dzisiaj Wam niestety nie pokażę porównania, bo się nie da. No i co? O! Brzmi to słabo, bardzo słabo. Już widzę, że będzie słabo. Nie wiem, czy cokolwiek z tego da się po dotknięciu. Tą ukulele jest, jak słychać, słabo. Bardzo słabo dla porównania. Moje ukulele też jest plastikowe, ale ten dźwięk jest taki bardziej wytłumiony. Jak mówiłam, ono jest rozstrojone, bo się cały czas rozstroją struny. No nic, spróbujemy to nastroić. Ja nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie, ale troszeczkę jestem rozczarowana, delikatnie mówiąc, tym dźwiękiem. Nie wiem, czy cokolwiek da się z tym zrobić. Otwórzmy może następną ukulele. Także no, wizualnie wygląda bardzo podobnie do mojego, ale jednak to nie jest to samo. Kolejne ukulele to już będzie takie ukulele troszeczkę droższe na Knajoma, bo zapłaciłam za nie około 130 zł. Tutaj jak widać już nie jest zapakowane tak dobrze jak tamto, co jest w sumie dziwne, no bo jeżeli jest droższe, to powinno być zapakowane lepiej. A jest zapakowane jak po prostu, wiecie, byle jak. Owinięte tylko jakąś gównianym czymś. Mam nadzieję, że to będzie lepsze, bo pokładam w nim moje nadzieje, że tak powiem, na ten odcinek. No i już po otwarciu widzę, że w dotyku wygląda jak zwykłe ukulele. Wizualnie jest naprawdę świetne i ten dźwięk już słychać, że jest trochę lepszy. To jest moje. Jeszcze rozstraja się. To jest to. A tu myślę, że po nastrojeniu jest jakaś nadzieja, że to będzie brzmiało. Jest naprawdę śliczne, normalnie jest piękne. Nic się z nim nie dzieje, jest w całości, nie jest pęknięte, o dziwo tego, że było słabo zapakowane. No naprawdę jestem zachwycona wizualnie, jak ono pięknie wygląda. Ono jest naprawdę śliczne. Jest takie w sumie leciutkie, ale powiedziałabym, że porównywalne do tego mojego. Ten jest troszeczkę chyba lepszy, delikatnie. Lżejszy. Jeżeli chodzi o to stukanie, to już słychać, że to nie jest takie puste w środku jak to. No, każde ukulele inaczej wiem, jak się stuknie, nie? Ale myślę, że w następnej kolejności spróbujmy je nastroić i zaraz do Was wrócimy. Dobra, mam tu mojego pomocnika w strojeniu, bo ja już dzisiaj stroiłam chyba z 10 razy swoje i cały czas się rozstraja. Pokaż, jak gra. Jak słychać, brzmienie tego ukulele jak na 130 zł jest bardzo dobre.
naprawdę dobry jest. Teraz walczymy dalej z tym drugim, bo na razie ten to jest porażka. Dobra, Rafał tutaj się męczył z tym, nakręcał na te, wiecie, te plastiki i wszystko. Szybko coś spróbuję zagrać, dopóki się nie rozstroja. Już się rozstroił. Lepiej. Musimy dać mu więcej czasu, aż on się, te struny muszą się dojść do siebie, bo mój nowy ukulele, znaczy to moje pierwsze, też miał wymienione struny i strasznie się szybko rozstaje. Ja się 10 razy pod rząd je stroiłam, więc może to być kwestia strun, więc dajmy mu jeszcze chwilę czasu. Wrócę na chwilę do tego, zobaczymy, czy się już rozstroił. Boże, zakochałam się w nim. Aha. Rafał wywalczył coś tam. Pierw zaczniemy od C. A. F. D. I G. Jak myślisz, jak to brzmi na 60 zł? Na 60 słabo. Słabo, nie? Jak z Chin to słabo. Porównaj do tamtego. Ty nagrywa... Żółte ukulele kosztowało 61,29. Zamówiłam je 5 października, a przyszło 19 października, więc praktycznie po 10 dniach. Bardzo szybko. To droższe. Zamówiłam je również 9 października, a przyszło 2 listopada. W aplikacji pokazuje 29, ale tak naprawdę to jeszcze szłam na pocztę, żeby odzyskać te ukulele, bo na poczcie nigdzie nie było, dostałam złe awizo i w ogóle biegałam z poczty do poczty, żeby je odzyskać, także super Poczta Polska. W każdym bądź razie drugiego już je zdobyłam, zapłaciłam za nie 128,90, więc myślę, że za taką jakość naprawdę spoko cena i jestem mega z niego zadowolona. Tak czułam, że to będzie... Nawet się nie rozstraja tak. Moje się bardziej rozstraja, które ma nowe struny niż to nowe, nie? Więc naprawdę wizualnie, pokażę wam jeszcze z bliska. Wizualnie te wszystkie fragmenty, te rysunki, wykonanie tego ukulele naprawdę jest zachwycająco dobre, jak na 130 zł jestem w stanie powiedzieć, że z czystym sumieniem jestem w stanie go polecić wszystkim, którzy chcą się uczyć grać na sam początek, a nawet nie tylko na sam początek. Jest to naprawdę świetne ukulele. A też warto podkreślić, że ja to ukulele zamówiłam ze strony Joom, więc generalnie na AliExpress powinno być jeszcze taniej, tylko ja po prostu bałam się na AliExpress, bo nic nie przychodzi z AliExpress, więc ostatnio co zamawialiśmy, więc po prostu bałam się wydać 130 zł, bo na ją mi bardziej zwracają pieniądze. Nie wiem co powiedzieć o tym ukulele, mam mieszane uczucia. Co prawda kosztowało 60 ileś tam złotych, tak? Nie jest to mega dużo, bo moje to, to co dostałam od Rafała, to chyba z około 300 zł jest warte. Powiem wam, że spodobało mi się to strasznie. Myślę, żeby zamawiać więcej ukulele z Chin. Dajcie znać, czy chcecie, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, kochani. Bo czekamy na ostatniego asa, ukulele za 15 zł, które nie chce przyjść, więc dokończymy ten odcinek, jak to ukulele już przyjdzie. I zobaczymy, czy to będzie porównywalne do tego, czy jeszcze gorsze. Podejrzewam, że jeszcze gorsze, ale dajmy mu szansę. Zobaczymy się niebawem, jak przyjdzie. Nie będę sobą, jak nie pokażę wam dobitnie na filmiku, jaka jest różnica w dźwięku między ukulelem za 130 zł, a za 60. Last Christmas I gave you my heart.
very next day, you gave it away. These years to save me from tears, I gave it to someone special. Teraz to tańsze. Dobra, szybko, póki się jeszcze nie rozstroiło. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. These years to save me from tears, I give it to someone special. Mam nadzieję, że słychać różnicę. Witajcie kochani, mamy dzisiaj 16 listopada i jak na złość przyszło ostatnie ukulele. Czasu czekałam, żeby tamtych nie otwierać i jakoś dzień potem, jak otworzyłam tamte, przyszły kolejne, także super. Zobaczmy, co się kryje w środku. Tak jak myślałam, jest to ukulele za 15 zł. Teraz zobaczmy. Asystencie, przyniesiesz mi nożyczki? Kurde. Teraz zobaczymy, jak świetne jest to nasze ukulele za 15 zł, bo już widać, że jest malusia. Abrakadabra, dam, dam, dam. Takie maleństwo tu mamy. Mamy nawet statyw, jakieś nuty mamy, słuchajcie. Mamy nazwane, słuchajcie, te najprostsze akordy nawet, jak się uczyć, no. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. No, w tym kolorze miało być? Tak, chyba tak. No, kostka podczepiona. Zostawię. Dobra, pokażę wam, jak to z bliska wygląda. No, jak widać, jest to urocza zabawka. Nie powiedziałabym, że to jest coś do grania. Ale może... No, w sklepie byś takie za 5 dych kupiła. Nie za 15. Jest urocze w ogóle. Do zabawy takie dla dziecka jest idealne. Damy Rafałowi wyzwanie. Poczekaj i zobaczymy, czy on da radę to nastroić. To jest tak przykręcone. Może tego się nie da stroić. Będzie. Myślisz, że to się da nastroić? A jak oceniasz ten instrument? Fajna zabawka. Za 15 zł to mogę sobie sam kupić taką. Ale to się nie nadaje do grania. No, ale jakby struny wymienić na normalne? Raczej wątpię. Te klucze są takie słabe, takie, znaczy nie słabe, tylko że tak oporna, że tego się nie da stroić pod to. Dobra, przyszła pora na podsumowanie naszego odcinka. Zacznijmy może od teoretycznych moich opinii. Czyli tak, najtańsze ukulele za 15 zł. Moim zdaniem to jest fajna zabawka na 15 zł dla dziecka, żeby się pobawić, ale nie jest to coś, na czym dałoby się grać. Może jakaś szansa, jakby się wymienił strun, aczkolwiek wątpimy w to. I zła kolejność, oczywiście Paula ułożyła, więc następne jest żółte za 60 zł. Około 60 zł za nie zapłaciła, można zapłacić taniej. Cena nie jest złe, wizualnie wygląda całkiem spoko. Jak się na tym da i jako tako wydobywa to spoko dźwięki i naprawdę da się na tym grać, aczkolwiek uważam, że warto jest zainwestować trochę więcej i kupić coś lepszego, tym bardziej, że ja zamawiałam to z Yoma, a na AliExpress jest wszystko tanie, tylko że wiecie, ja nie mam zaufania do AliExpress, jeżeli chodzi o droższe rzeczy. Ostatnie ukulele, które zamówiłam z Chin za 130 zł. Jestem nim po prostu zachwycona. Oczywiście na AliExpress znajdziecie je na pewno taniej niż na Yomie, ale ja po prostu wiecie, na Yomie jest bezpieczniej, bo zawsze zwracają, więc... I porównując takie ukulele ze sklepu muzycznego za 300 zł z takim ukulele z Yoma za 130 zł, mogę śmiało powiedzieć, że jest porównywalne jakościowo, jeżeli chodzi o grę, a nawet bym powiedziała, że gra lepiej. Ale ciężko mi to określić tak na 100%, ponieważ moje ukulele niedawno ma wymieniane struny i strasznie jeszcze się buntuje, jeżeli chodzi o strojenie. Aczkolwiek za 130 zł jestem z czystym sumieniem, mogę wam je polecić, są naprawdę zajebiste. Do uczenia się to za 130 jest naprawdę zajebiste, także myślę, że tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak,
Zostawcie łapki w górę, aby mnie motywowała do dalszego inwestowania w takie odcinki. Jeżeli chcecie więcej odcinków z ukulele z Chin, dajcie znać w komentarzu, bo jestem w sumie ciekawa i nawet skłonna, żeby zamówić coś jeszcze, bo całkiem mnie to zaciekawiło. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Buziaczki, do zobaczenia i pa, pa.